Jest środa, 8 dzień lutego. Jak zwykle po wieściach Flash zapraszamy na magazyn sportowy. Okazałe zwycięstwo zanotowali koszykarze trzecioligowego basketu Biłgoraj. W niedzielę na własnym parkiecie podopieczni Łukasza Krawca wygrali z basketem trzecie LOO Zamość 95-78. Nasi koszykarze doskonale weszli w ten mecz. Pierwsze minuty to miażdżąca wręcz przewaga basketu Biłgoraj. Poukładana gra i skuteczność spowodowały, że pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 23-9. Wydawało się, że w kolejnych odsłonach tego meczu nasi koszykarze będą już tylko powiększać przewagę nad rywalem. Tymczasem od początku drugiej kwarty bardziej zdecydowanie grali zawodnicy basketu z Zamościa. W szeregi naszego zespołu wkradł się znany dobrze brak zrozumienia i nie najlepsza skuteczność. Wraz z upływem czasu drużyna prowadzona przez Łukasza Krawca wracała na właściwe tory i ostatecznie po gwizdku oznaczającym przerwę meczu na tablicy świetlnej widniał wynik 50-27 dla gospodarzy. To już fragmenty trzeciej kwarty i kolejne dobre akcje w wykonaniu naszej drużyny. Duża przewaga punktowa spowodowała, że na parkiecie mogli zaprezentować swoje umiejętności koszykarze dopiero nabierające doświadczenia na tym poziomie rozgrywkowym. W ostatniej odsłonie wiele się nie zmieniło. Basket Biłgoraj nie pozwolił sobie na roztrwonienie przewagi i ostatecznie zwyciężył wynikiem 95-78. Okazało zwycięstwo, chociaż szczerze mówiąc to mogło być spokojnie trzycyfrowy wynik. Ta skuteczność wasza ciągle nie jest taka jak trzeba, no ale jednak liczy się to, że wygraliście. No i dopisujecie cenne punkty do konta. No cieszy to zwycięstwo, bo bardzo ważny mecz derbowy. Wynik lepszy niż gra. No tak można podsumować to spotkanie. Jeszcze w miarę pierwsza piątka i dwóch zmienników. Pozostali jeszcze ciężka praca przed nimi, masę błędów, brak konsekwencji w grze. Jeżeli to poprawimy, no to będzie wynik jeszcze większy. To był dla Was taki dość szczególny mecz, dlatego że basket Zamość to nie jest drużyna, która jest Wam w jakikolwiek sposób obca. No tak, koledzy z tamtego roku graliśmy, reprezentowaliśmy ich klub i teraz mierzymy się w drużynach przeciwnych. Derbowy pojedynek na korzyść zespołu z Biłgoraja. Okazałe zwycięstwo z pewnością podziała mobilizująco na koszykarzy basketu. Runda rewanżowa dopiero się rozpoczęła, najtrudniejsze pojedynki jeszcze przed naszymi zawodnikami. Z pewnością nie będzie łatwo, bo basket musi okrzepnąć na trzecioligowym froncie, ale jak pokazuje rzeczywistość, nie zawsze faworyt schodzi z boiska zwycięski. Liga jest taka, że każdy z każdym może wygrać. Ostatni mecz właśnie z Przemyślem pokazał, że no ledwo co przegraliśmy po dogrywce tej. Teraz okazało się, że Siarka przegrała w Jarosławiu. Pierwsza drużyna, czy czołowa drużyna z końcówką, z końcową drużyną. No także mówię, tutaj każdy może z każdym wygrać. Zależy też od dyspozycji dnia i od tego, jaki kto składem dysponuje. Najbliższy mecz nasza drużyna rozegra na wyjeździe. Rywalem basketu będzie Siarka Tarnobrzeg. Za nami kolejna odsłona zmagań w ramach cyklu turniejów halowej piłki nożnej organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju. Tym razem do rywalizacji stanęli młodzicy z roczników 2004 i 2005. W zawodach wzięło udział 12 drużyn. Czarni Oleszyce, Janowski Orlik, KS Drzewce, Relaks Księżpol, Gryf Gmina Zamość, Grunwald Budziwój, Roztocze Szczebrzeszyn i Ulnia Wilkołaz. Gaudium Zamość i Osir Biłgoraj wystawili drużyny z dwóch roczników, 2004 i 2005. Znakomicie radzący sobie biłgorajscy piłkarze w wyniku niezbyt pomyślnego losowania musieli zmierzyć się ze sobą na etapie ćwierćfinałów. Po obu stronach boiska stanęli więc zawodnicy z rocznika 2004 trenowani przez Marka Kłoska oraz piłkarze z rocznika 2005, których trenerem jest Grzegorz Blizło. Zacięty pojedynek nie przyniósł rozstrzygnięcia, ponieważ żadnej z drużyn nie udało się zdobyć bramki. O losach spotkania zdecydowały więc rzuty karne, w których więcej szczęścia mieli zawodnicy Marka Kłoska. Zawodnicy rocznika 2004 awansowali do dalszej fazy rozgrywek. Po zwycięstwie w półfinale z Janowskim Orlikiem, biłgorajanie ku uciesze wszystkich kibiców na trybunach znaleźli się w gronie dwóch najlepszych drużyn, które zmierzyły się w meczu o pierwsze miejsce. W finałowej rywalizacji z Gryfem Gmina Zamość Osir był o włos od odniesienia zwycięstwa, ale na kilka sekund przed końcem rywale zdobyli zwycięskiego gola. Mecz zakończył się wynikiem 3-2 i to piłkarze Gryfu odebrali nagrody za zajęcie pierwszego miejsca. Osir rocznik 2004 zajął drugie miejsce, na trzeciej pozycji uplasował się Janowski Orlik, który pokonał w meczu o trzecie miejsce Czarnych Oleszyce. Królem strzelców turnieju okazał się zdobywca 9 goli Dawid Goździuk z Gryfu, najlepszym bramkarzem został Sylwester Muca z Osiru, natomiast najlepszym zawodnikiem Łukasz Blacha z Janowskiego Orlika. Kolejny turniej halowej piłki nożnej organizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji odbędzie się w najbliższą niedzielę. Tym razem do rywalizacji staną Orlicy z roczników 2006 i 2007.
W miniony weekend dobre występy zanotowali też piłkarze innych grup młodzieżowych prowadzonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zawodnicy z rocznika 2002, prowadzeni przez Łukasza Mazurka, zajęli drugie miejsce w turnieju halowym w Chełmie. Natomiast reprezentanci rocznika 2006, których opiekunem jest Grzegorz Kominek, uplasowali się na czwartej pozycji podczas zawodów Soccer Winter Cup w Ropczycach na Podkarpaciu. Gratulujemy! A teraz w naszym programie zaglądamy na parkiety hal sportowych, gdzie rozgrywane są zawody w ramach sportowej rywalizacji szkół. Poza cyklicznymi wydarzeniami wpisanymi do kalendarza imprez szkolnych odbywają się też te nietypowe, organizowane po raz pierwszy. We wtorek w hali Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących rozegrano turniej o Puchar Starosty Biłgorajskiego w halowej piłce nożnej dziewcząt. Wtorkowy turniej kierowany był do dziewcząt w wieku gimnazjalnym z terenu powiatu biłgorajskiego. Do rywalizacji przystąpiło łącznie 7 drużyn z gimnazjów w Biszczy, Aleksandrowie, Tarnogrodzie, Oprzy, Hedwiżynie oraz gimnazjum nr 1 i gimnazjum nr 2 z Biłgoraja. Chcieliśmy zachęcić dziewczyny do aktywności. To są zawody spoza kalendarza szkolnego, także cieszymy się bardzo, że aż 7 zespołów, 7 gimnazjum wzięło udział w tym turnieju. Udział, że piłka nożna staje się popularna również wśród dziewcząt. One będą grały zawody szkolne na Orliku, ale wyszliśmy z taką inicjatywą przy poparciu starostwa, żeby zrobić właśnie turniej halowy dla dziewcząt. Drużyny podzielone były na grupy, a najlepsze zespoły tej fazy rozgrywek awansowały do finałów. Ostatecznie zwyciężczyniami turnieju zostały gimnazjalistki z Aleksandrowa, drugie miejsce zajęły zawodniczki z Wiszczy, a trzecie z Oprzy. Królem strzelców zawodów została Weronika Kusiak z Aleksandrowa. Nagrody i puchary ufundowało Starostwo Powiatowe w Biłgoraju. Turniej nieprzypadkowo zorganizowany został w hali Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. To szkoła, która posiada najlepszą w powiecie bazę sportową. Naszym głównym zamiarem było promowanie m.in. naszej szkoły, żeby dziewczęta, które przyjadą z gimnazjum, zobaczyły, że ta szkoła może się czymś poszczycić, czymś pochwalić. Ma znakomite warunki do promowania na wszystkich niemalże dyscyplin sportu. A ta piłka nożna też chcemy, bo klasy sportowe dalej planujemy w rekrutacji od przyszłego roku, od września kontynuować. No i może dziewczyny też u nas zaistnieją w piłce nożnej. A staje się to coraz bardziej popularne. Turniej o Puchar Starosty Powiatu Biłgorajskiego w halowej piłce nożnej to nie jedyna impreza sportowa, w której w ostatnim czasie brali udział nasi uczniowie. W miniony piątek w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrano powiatową gimnazjadę w piłce siatkowej chłopców. Do rywalizacji przystąpili reprezentanci 6 gimnazjów z Goraja, Aleksandrowa, Tarnogrodu, Soli, Lipin Dolnych oraz uczniowie gimnazjum nr 2 w Biłgoraju. Zwyciężyli młodzi siatkarze z Biłgoraja, trenowani przez Jacka Spustka. Drugie miejsce zajęli zawodnicy z Tarnogrodu, a trzecie z Lipin Dolnych. Zwycięzcy awansowali do rozgrywek rejonowych. Zmagań sportowych w wykonaniu uczniów szkół z terenu naszego powiatu będzie coraz więcej. Kalendarz imprez organizowanych przez Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego jest bardzo bogaty. Co przed nami? Rozpoczynamy cały cykl imprez halowych, wszystkie gry zespołowe przed nami, także zawodów koniec lutego i początek marca będzie. Będziemy mieli bardzo dużo na szczeblu powiatu, również i rejonowych zawodów. Kilka mamy tutaj do przeprowadzenia. U nas najbliższa impreza to mini koszykówka w Igrzyskach, w licealiadzie halowa piłka nożna. 15 tutaj na hali zawody powiatowe mamy. Później piłka ręczna wchodzi, także wszystkie gry zespołowe. No dodatkowo tenis stołowy, który będzie rozgrywany we Frampolu w tym tygodniu. 3 imprezy w tenisie stołowym. Nie od dziś wiadomo, że żeby osiągnąć sukces w sporcie, potrzebna jest długotrwała, ciężka praca i mnóstwo wyrzeczeń już od najmłodszych lat. Wie o tym doskonale na przykład piłkarz Leo Messi, który karierę sportową rozpoczynał w wieku 5 lat. Właśnie dla 5-latków klub sportowy Łada Biłgoraj zorganizował turniej Liga Mistrzów Przedszkolaka, w którym wzięły udział dzieciaki z terenu powiatu biłgorajskiego. Być może wśród nich oglądaliśmy przyszłe gwiazdy futbolu. W sobotę 4 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju odbył się pierwszy halowy turniej piłki nożnej Liga Mistrzów Przedszkolaka, zorganizowany przez klub sportowy Łada Biłgoraj. W zmaganiach wzięła udział prawie 100-osobowa grupa dzieci z 8 przedszkoli z Biłgoraja i powiatu biłgorajskiego. Turniej rozpoczął się od pokazu tanecznego w wykonaniu wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury.
Podczas oficjalnego otwarcia zawodów drużyny wchodziły na halę przez szpaler utworzony przez zawodników Łady Biłgoraj. Po uroczystej paradzie drużyn zawodników witali sekretarz miasta Biłgoraj Bogdan Kowalik, doradca wójta gminy Biłgoraj Mateusz Bury, dyrektor zespołu szkół budowlanych i ogólnokształcących Stanisław Sitarz, a także wiceprezesi klubu sportowego Łada Biłgoraj Jarosław Rorata i Artur Piskorski. Podczas sobotniego turnieju specjalną nagrodę otrzymał Dariusz Bednarz, wieloletni prezes klubu sportowego Łada Biłgoraj. Prezes Dariusz Bednarz po tych 7 latach współpracy z Ładą Biłgoraj postanowił troszeczkę teraz skupić się na rodzinie i innych sprawach bardzo ważnych dla niego. Wiemy, jak wiele czasu poświęca Ładzie, no i jak wielką zasługą jego jest to, że Łada w tej chwili jest tam, gdzie jest, czyli w czwartej lidze i z powodzeniem sobie na tym poziomie rozgrywkowym radzi. Dziękujemy serdecznie, panie prezesie. Liczymy oczywiście na dalszą współpracę. Wiemy, że na pewno tak będzie. A od naszego klubu, z rąk trenerów, ale w imieniu całego naszego klubu, specjalne podziękowania dla pana prezesa. Po uroczystym rozpoczęciu turnieju do wspólnej zabawy z piłką przystąpiły reprezentacje samorządowych przedszkoli nr 1, 2 i 3 w Biłgoraju, przedszkola miejskiego w Tarnogrodzie, przedszkoli przy zespołach szkoły podstawowej i gimnazjum w Hedwiżynie i Korczowie, a także przedszkola publicznego Domek Przedszkolaka i przedszkola integracyjnego Bambini. Zgodnie z regulaminem w skład drużyn wchodziły dzieci z rocznika 2011, 5 zawodników w polu plus bramkarz. Każdy mecz trwał po 10 minut. To wystarczająco dużo czasu, by kibice mogli oglądać znakomite zagrania i mnóstwo pięknych goli. Wyniki poszczególnych meczów nie były notowane, bo tego dnia najważniejsza była wspólna zabawa. W przerwie turnieju odbyła się specjalna prezentacja Akademii Piłkarskiej Lecha Poznań, która wspólnie z Ładą Biłgoraj od kwietnia rozpocznie szkolenie najmłodszych adeptów piłki nożnej. Na początku może przedstawię naszych dzisiejszych bohaterów treningu. Są to chłopcy z oddziału Lech Poznań Futbol Akademii Jarosław. Przedstawimy tutaj kilka środków treningowych w nauczaniu dryblingu, umiejętności gry 1-1. I tutaj pierwszym środkiem treningowym, jaki Państwu zaprezentujemy, będzie to forma zabawowa. Klasyczny berek. Dzieci mają za zadanie tutaj prowadzić piłkę, unikać złapania przez berka. Na zakończenie turnieju każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy złoty medal, a każde przedszkole puchar i piłkę. Dzieci Państwa tak pięknie rywalizowały, żeby ten zapał, wiara i siły wystarczyło przynajmniej do 40 lat w tą grę w piłkę nożną. Piłka nożna jest pięknym sportem, lubianym, widowiskowym. Cieszymy się, że Państwo tutaj do nas przybyli, że mogli się dzieci zapoznać z naszym tutaj obiektami sportowymi. Ja wierzę, że wszyscy do nas przyjdziecie, prawda dzieci? Przyjdą później do szkoły, do budowlanki? Przyjdą? Przyjdą, jeszcze nie wiedzą, ale wierzymy, że przyjdą. Nagrody ufundowali Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Urząd Miasta Biłgoraj, Urząd Gminy Biłgoraj, Lubelski Związek Piłki Nożnej i firma Model Opakowania. Upominki dla dzieci przekazał też Klub Sportowy Lech Poznań.
Międzyszkolny Klub Sportowy zaprasza na kolejny mecz biłgorajskich młodych szczypiornistów w ramach Ligi Wojewódzkiej Młodzików. W sobotę, 11 lutego, w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji podopieczni Janusza Ćwikły zmierzą się z Azotami Puławy. Początek meczu o godzinie 11. Zapraszamy. W sobotę, 11 lutego, w Ośrodku Sportu i Rekreacji odbędzie się wyjątkowy kurs samoobrony. Kurs skierowany jest przede wszystkim do kobiet, ale jak zapewniają organizatorzy, mężczyźni również są mile widziani. Tym bardziej, że całej akcji przyświeca szczytny cel – zbiórka pieniędzy dla 32-letniego Krzysztofa Klimeckiego z Biłgoraja, który zmaga się z poważną chorobą. Kurs rozpoczyna się o godzinie 13 w salce fitness na Osirze. A na zakończenie jeszcze jedna informacja z Ośrodka Sportu i Rekreacji. W poniedziałek, 13 lutego, z okazji walentynek zostanie rozegrany coroczny turniej badmintona mixtów o puchar dyrektora OSIR. Pary biorące udział w zawodach powalczą o atrakcyjne nagrody, m.in. kolacje w biłgorajskich restauracjach i sesję fotograficzną. W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkie pary do turnieju badmintona mixtów. W poniedziałek, 13 lutego, godzina 18.30. To wszystko w naszym programie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego tygodnia i do zobaczenia.